Dziesięciu największych dowódców wojskowych. Bernard Montgomery, brytyjski dowódca wojskowy, marszałek polny British Army. Porucznik Bernard Montgomery rozpoczął walkę na frontach w I wojnie światowej. 13 października prowadził kontrnatarcie pod Belleau, gdzie został poważnie ranny w prawe płuco, a następnie w kolano. Do Francji wrócił w 1916 roku i wziął udział w krwawej bitwie pod Sommą. Szlak bojowy w czasie II wojny światowej rozpoczął od kampanii frontowej. Francuskiej 1940 jako głównodowodzący drugiego Korpusu. Bronił Dunkierki i ułatwił ewakuację żołnierzy alianckich na Wyspy Brytyjskie. W 1942 roku został skierowany do Egiptu. Stojąc na czele Armii Brytyjskiej, zahamował postępy Afrika Korps zdążającej w kierunku Nilu. We wrześniu 1942 roku zatrzymał atakujące wojsko niemiecko-włoskie pod Alam El Halfa. A w listopadzie dysponując znaczną przewagą liczebną, zwyciężył w drugiej bitwie pod el Alamein. Starcie jest powszechnie uważane za punkt zwrotny wojnie w Afryce Północnej, czemu towarzyszył słynny komentarz Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, ale jest to być może koniec początku. Wraz z generałem Eisenhowerem i innymi wysokimi rangą oficerami opracował plan lądowania aliantów w Normandii, podczas którego był dowódcą sił lądowych. We wrześniu 1944 roku kierował operacją Market Garden. Winą za niepowodzenie obarczył niesłusznie Stanisława Sosabowskiego, czyli jednego z najlepszych polskich dowódców. Właśnie za to obarczenie ląduje na miejscu dziesiątym. Tadeusz Kościuszko, październik 1769. Kościuszko razem z Józefem Orłowskim, kolegą ze szkoły rycerskiej, wyjechali dzięki wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego jako stypendialiści królewscy do Paryża. Kościuszko pogłębiał tam wiedzę m.in. w Akademii Wojskowej szwależerów Gwardii Królewskiej w Wersalu. Latem 1775 roku wrócił do kraju. Nie znalazł zatrudnienia w Wojsku Rzeczypospolitej, ówcześnie zredukowanym, bo pamiętajmy, że Polska była wtedy pod zaborami. Jesienią wyjechał do Drezna. Nosił się zamiarem wstąpienia do służby na dworze saskim lub w armii elektora. Tam dowiedział się o wojnie w Ameryce, gdzie kolonie podjęły walkę z Wielką Brytanią o swoją odrębność oraz niepodległość. Prawdopodobnie już w czerwcu wyruszył z portu w daleką i trwającą ponad dwa miesiące podróż do Ameryki. Wkrótce po przybyciu do Filadelfii, 24 września 1776 roku, otrzymał zadanie opracowania fragmentu ufortyfikowania miasta. Następnie pracował przez całą zimę przy fortyfikacji fortyfikowaniu Filadelfii na wiosnę 1777 roku Kościuszko został wysłany na północ, nad granicę kanadyjską. Przez wiele miesięcy Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe armii kontynentalnej. Rozgłos przyniósł mu wkład jego prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynieryjnych było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej, Jerzy Washington. Kościuszko na własną prośbę został skierowany do Armii Południowej. Tu także jego umiejętności inżynieryjne Pozwoliły odnosić Amerykanom zwycięstwa. W uznaniu zasług Tadeusz Kościuszko uchwałą kongresu awansował na generała Brygady Armii Amerykańskiej. Otrzymał też specjalne podziękowanie, nadanie gruntu oraz znaczną sumę pieniędzy. Przeznaczył te pieniądze na wykupienie wolności i kształcenie Murzynów. Podczas pobytu Tadeusz Kościuszko w Filadelfii odwiedzał. Między innymi indyjskiego wodza Małego Żółwia. Kościuszko podarował mu parę pistoletów wraz z instrukcją użycia ich przeciw każdemu, kto będzie chciał jego lud podbić. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo insurekcji jako najwyższy naczelnik. Zbrojnej Narodowej Polski. W czasie powstania Kościuszko zreformował Armię Polską, wprowadzając w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji chłopskiej, czyli kosynierów, a także utworzenie pierwszych oddziałów strzelców celnych, prekursorów snajperów wzorowanych na amerykańskich Rangersach. Nie ukłamujmy się, Kościuszko zrewolucjonizował dwie armie, amerykańską i polską, i w tych państwach jest bohaterem. Robert Lee wyróżnił się w wojnie amerykańsko-meksykańskiej. Odegrał znaczną rolę w kilku zwycięstwach wojsk amerykańskich. W lutym 1861 roku po ogłoszeniu secesji Teksasu od Unii Lee został wezwany do Waszyngtonu. Został tam awansowany do stopnia pułkownika i otrzymał dowództwo nad wojskami liniowymi, mającymi wziąć udział w walkach z siłami południa. 23 kwietnia jednak został głównodowodzącym Armii Floty Virginii i objął pod swoją komendę Armię Północnej Virginii. Przez rok był doradcą wojskowym prezydenta skonfederowanych stanów Ameryki Jeffersona Davisa. W lutym 1865 roku został wodzem naczelnym wszystkich sił wojskowych Konfederacji. Pod koniec wojny z powodzeniem wprowadził taktykę umocnień polowych i walki w okopach, dzięki czemu przez wiele miesięcy blokował armię Granta oblegającą Petersburg. Wykorzystał umiejętnie linie zaopatrzeniowe wewnątrz własnego terytorium i to dzięki niemu konfederaci tak długo stawiali opór Amerykanom. Gregory Żukow, radziecki dowódca wojskowy, w sierpniu 1918 roku wstąpił w szeregi Armii Czerwonej, brał udział w rewolucji październikowej, a następnie w latach 1918-1920 wojnie domowej w Rosji. Walczył po stronie bolszewickiej jako dowódca szwadronu kawalerii. Po wybuchu wojny w 1941 roku został szefem sztabu generalnego. Pomiędzy 14 września a 6 października był dowódcą obrony Leningradu, zasłynął tam okrucieństwem. Żukow, zarówno w czasach Związku Radzieckiego, jak i dzisiejszej Rosji, to ikona. zarządów Leonida Breżniewa zaczął się rodzić kult Żukowa, marszałka sławionego jako geniusza, kogoś na podobieństwo Cezara albo Napoleona. Przedstawiano go jako wielkiego dowódcę, który poprowadził Związek Radziecki do zwycięstwa w II wojnie światowej. Człowieka. Nieodpowiedzialnego za zbrodnie czasów stalinowskich. Pojawił się nawet ruch młodzieżowy, który obrał sobie za patrona właśnie jego imię. Leonidas w 480 roku przed naszą erą dowodził obroną przesmyku termopilskiego, stojąc na czele 300 Spartan i kilku tysięcy żołnierzy z innych państw greckich. Przez trzy dni odpierał ataki wielotysięcznej armii króla Persji Xerxes'a I, która nie mogła w wąskim przejściu wykorzystać swojej przewagi liczebnej. W wyniku zdrady pasterza Efialtesa wrogie oddziały zaszły od tyłu żołnierzy greckich. Leonidas odesłał wtedy wojska państw z i wraz z 300 Spartanami, tyluż Helototami oraz siedmioma setkami Tespijczyków bronił wąwozu do końca. Poświęcenie Leonidasa i jego wojowników dało czas reszcie żołnierzy. Na wycofanie się. Postać Leonidasa jest symbolem bohaterstwa i mężnego poświęcenia nawet w sytuacji bez wyjścia. W miejscu śmierci jego i jego oddziałów postawiono obelisk w kształcie lwa z wyrytym napisem autorstwa Simonidesa. Przechodniu powiedz wsparcie, że leżymy tutaj posłuszni jej prawom. William Wallace. Dzieje Williama przed rokiem 1297 są nieznane. Po wybuchu powstania przeciwko Anglikom w 1297 roku Wallace został jego przywódcą. Według opowieści stało się tak, ponieważ w maju 1297 roku zabił Williama Hesselringa, angielskiego szeryfa w Lanark mszcząc się za śmierć Marion Brightfoot z Lamington, swojej młodej żony. Następnie wraz z grupą powstańców opanował angielski garnizon w Scone, miejscu ważnym dla tradycji szkockiej. Następnie zaatakował i zniszczył kilka mniejszych garnizonów angielskich rozlokowanych pomiędzy rzekami Fort i Tay. Powstanie ogarnęło zachodnią i południową Szkocję. W środku lata 1297 roku ruszył na północny zachód do Argyll, rozpoczynając jawną wojnę przeciwko panowaniu Anglików. Wiadomość o zbliżającym się Wolesie i wybuchu powstania w Aberdeenshire sprawiły, że angielski dowódca Aberdeen, Sir Henry Latham, przeszedł na stronę Szkotów i wydał zamek w ręce powstańców. Przerażony wieściami o okrucieństwie wojsk Wallace'a, próbował ewakuować garnizon drogą morską. Wallace zaskoczył jego flotę unieruchomioną odpływem, wybił Anglików i spalił ich statki razem ze wszystkimi zapasami. Wallace uznał władzę Jana Baliola jako króla Szkocji i w 1297 roku podjął decyzję o inwazji na północną Anglię w celu zdobycia zapasów na zimę. W marcu 1298 roku Wallace został pasowany na rycerza i obwołany strażnikiem królestwa sprawującym władzę nad Szkocją w imieniu uwięzionego króla Jana Balliola. Dowódcy angielscy i szkoccy otrzymali zadanie pojmania Wallace'a. Przewieziony do Londynu został oskarżony o zdradę i przestępstwa i został Stracony poprzez powieszenie i poćwiartowanie przez Anglików na Tower Hill w Londynie. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista walczący w organizacji Ruch 26 Lipca. Pierwszym krokiem owej organizacji był atak na Kubę z pokładu jachtu Granma. Guevara koordynował tworzenie fabryk do produkcji materiałów wybuchowych, budował piece do wypiekania chleba, uczył nowych rekrutów taktyki organizował naukę czytania i pisania. Co więcej Guevara zorganizował szpitale polowe, warsztaty do nauczania i miejscową gazetę. W swoim pamiętniku Guevara opisywał egzekucję na Eutimio Guerra, zdrajcy, który przyjął obietnicę 10 tysięcy pesos za informowanie sił rządowych o pozycjach partyzantów. Choć był wymagający i utrzymywał wśród swoich żołnierzy rygor, partyzanci widzieli w czarole dowódcy i nauczyciela. Partyzanci uczyli niepiśmiennych chłopów, co Guevara określił jako bitwa przeciwko niewiedzy. Gdy wojna przyspieszyła, podróżując pieszo działcze, przebył trudną siedmiotygodniową drogę. W ciągu kilku dni udało mu się dotrzeć w okolice Santa Clara. W ciągu sześciu tygodni poprzedzających bitwę dochodziło do starć z rozkładem sił 10 na jednego w których ostatecznie zwycięstwo należało do rebeliantów. Na początku 1965 roku Guevara wyjechał do Afryki, aby zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie w walce partyzanckiej w trającym w Kongo konflikcie. Guevara prowadził kubańską operację wsparcia ruchu marksistowskiego Simba, który powstał w trakcie kryzysu w Kongo. Utworzył liczący 50 osób oddział partyzancki nazywany Armią Wyzwolenia Narodowego i walczył o wyzwolenie Boliwii. Guevara uważał, że okrucieństwa jak jakich dopuszcza się armia boliwijska wpłynął na ludność cywilną która opowie się po stronie rebeli. Dokument z 2007 roku przedstawia argumenty na rzecz tezy że nazistowski zbrodniarz wojenny Klaus Barbie nazywany rzeźnikiem z Lyonu doradzał i ewentualnie pomógł CIA w schwytaniu Ernesto Che Guevary. W dniu 7 października informator zawiadomił boliwijskie siły specjalne o lokalizacji obozowiska Che Guevary. Cześć został ranny i wzięty do niewoli. Bolivijski prezydent zarządził, że Che Guevara musi zostać zabity. Chwilę przed egzekucją boliwijski żołnierz zapytał go, czy myśli o nieśmiertelności. Na co Che odpowiedział, że nie, myślę o nieśmiertelności rewolucji. W sumie Che został postrzelony dziewięcioma kulami. Ponoć przed śmiercią miał powiedzieć: strzelaj, masz tylko zabić człowieka. Erwin Rommel, niemiecki feldmarszałek, dowodził Afrika Korps z niemieckim korpusem ekspedycyjnym w Afryce. Dzięki swoim znakomitym posunięciom i taktyce szybkiego przemieszczania wojsk stał się żywą legendą wśród żołnierzy niemieckich, ale przede wszystkim wśród aliantów. Ze względu na przebiegłość nazywany Lisem Pustyni, pod koniec wojny został skierowany do Francji jako dowódca grupy Armii B z zadaniem poprawienia umocnień w Normandii w obliczu spodziewanej alianckiej inwazji. Jego postać wielokrotnie przybliżałem na kanale Światowa Historia, także tam. Was zapraszam. Ulises Simpson Grant brał udział w wojnie USA z Meksykiem po stronie amerykańskiej, oczywiście. W 1852 roku Grant został przeniesiony do Kalifornii, a rok później otrzymał stopień kapitana. Będąc daleko od rodziny, zaczął spożywać nadmierne ilości alkoholu. Grant, który nie przepadał za armią, odszedł ze służby i na wiosnę 1855 roku zaczął prowadzić życie rolnika. Pomimo, że był demokratą, wsparł Lincoln po jego zwycięstwie i postanowił powrócić do czynnej służby wojskowej wobec apelu prezydenta. Grant został mianowany dowódcą oddziału mającego stacjonować w Missouri w trakcie wojny secesyjnej. W lecie 1861 roku został jednogłośnie mianowany generałem brygady. W owej wojnie miał, powiedzmy, wahania formy. Najpierw przyszła seria zwycięstw, później seria porażek. Kiedy Grantowi nie powiodło się tak dobrze, jak tego oczekiwano, pojawiły się żądania jego demisji. Prezydent Lincoln odpowiedział wtedy, nie mogę wyrzucić tego człowieka. On walczy. Inni generałowie zarzucali... Grantowi alkoholizm. Zwrócili się z interwencją oczywiście do prezydenta. Lincoln całkowicie poparł działania Granta, twierdząc, że sam zaopatrzyłby innych dowódców w alkohol, gdyby tylko byli tak sprawni jak Grant. Wreszcie Grant przyjął kapitulację generała Lee, o którym opowiadałem. Zapewnił żołnierzom konfederackim, że nie będzie ich aresztował ani sądził, a także wydał im racje żywnościowe z własnych zapasów. Po śmierci Lincolna Grant otrzymał propozycję nominacji prezydenckiej, zarówno od demokracji, jak i Republikanów zgodził się kandydować z ramienia Republikanów. Człowiek, który był przez lata atakowany, został osiemnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów, prezydent, a następnie król Włoch i suweren wyspy Elba. Jego historia jest niesamowicie długa i ciekawa i zdecydowanie za długa, jak na jeden punkt, tym bardziej, że już mam 15 minut w filmu. Także pozwolę sobie jedynie omówić to, w jaki sposób zrewolucjonizował sposób walki. Przed Napoleonem walczono w taki sposób, jak widzicie w sumie na załączonych obrazkach. Żołnierze szli, czy też stali w szeregu, razem strzelali i tak wyglądały bitwy. Napoleon zrewolucjonizował szyk. Już nie stali żołnierze tak w skupisku, tylko rozsypywali się po całym polu bitwy, tak tworząc duże odstępy, przez co byli trudniejszym celem, bo przeciwnik nie mógł strzelać w duży oddział, licząc, że po prostu w kogoś trafi, tylko musiał wycelować w daną osobę. Taka prosta rzecz, a takie znaczenie miała, prawda?